I teraz pytanie jest, jak? Tak jak w Camino, czyli tak jak chodziłem jedną czy drugą pielgrzymkę sam odbywając, że cały bagaż niesiesz na sobie, 10 kg więcej trudno nieść. Czy tak jak się idzie do Częstochowy z pielgrzymką, a to będzie jedno wsio, czy wrocławską, poznańską, elbląską, idziesz do Częstochowy, przed tobą jedzie samochód, tam jedzie kwatermistrz, dopytuje, czy tutaj w pokoju, tu księża to na plebanii, a tu u pani Jasi, a ci już chodzili 5 lat, to u pani Stasi, a czy na sianie mogą, nie, bo alergie mają. A poza tym jeden się komara boi, drugi myszy, trzeci pająka, to w domu najlepiej z łazienką, a inni w namiotach, jak im to pasuje, bo są tacy, co pasują. Jedzie toaleta, to i nie wiem, może już w tej chwili ten dla mężczyzn, ten dla kobiet, jedzie sklep. No i jeszcze wiele, wiele takich rzeczy. Poza tym ludzie idą razem i charakterystyczne, jakbyś w pielgrzymce chodziła, tu 3 godziny wierni chodzi, już teraz się to zmieniło, bo jest inne to nagłośnienie, ale jak ktoś chodził w pielgrzymce, to zawsze było kabelek, kabelek, kabelek. No i do tego to znośne albo nieznośne w uszach, bracie, siostro, bracie przewodniku, siostro. I każdy świecki cię poklepie po ramieniu, bracie, księże Michale, albo księże zniknie, bracie Michale, bośmy teraz w pielgrzymce są. Ale później, jak się pielgrzymka skończy, albo się jeszcze nie skończy, jak do toalety trzeba iść i jednego pędzi normalnie, a drugiego już, że tak, to już brat i siostra się kończy. Tylko który pierwszy się wciśnie? Też brat i też siostra. Więc jak ktoś to raz przeżył, drugi, trzeci, w tym momencie widzi, a gdzie tu Bóg? A jeszcze do tego te umizgi, umizgi. Więcej kobiet, więcej mężczyzn, młodzi, którzy jak coś przy kościele chce zaistnieć, to od razu jak pielgrzymka jest, to gdzie tam będzie? Porządkowym będzie, ochroniarzem będzie. Ruchem będzie kierował. Nie tu idź, tu idź, stój! Czy jak pamiętam, w Legnickiej przy pielgrzymce idziemy tam, brat przewodnik, już dorosły facet, prowadzi, no to poubierani w te ochroniarskie stroje, buty, przechodzimy przez tory kolejowe, to jest poważna rzecz. Coś tam z rogastką nie zadziałało, kamizelki mają te żółte. O, w pielgrzymce idzie jego żona, idzie jego dziecko i może pociąg nadjechać. To on stoi, musiałem tu zademonstrować, na ten sposób nogi ma rozstawione, lornetka, patrz, jedzie pociąg, czy nie? Pani się śmieje, dobrze się pani śmieje. Ja się wtedy nie śmiałem, tylko w którymś momencie przeżywasz to jeden, drugi, trzeci rok i pytasz, a gdzie tu jest Bóg? A gdzie tu o Boga chodzi? No więc ja te swoje jakieś mam doświadczenia, pan chodził w poznańskich pielgrzymkach i to nie tak ma być. Ale jak ma być? Jak ma być? No więc przychodzi ta wersja właśnie, że pójdziemy we dwóch. We dwóch? Cóż to za dwóch? Nigdy nie było wersji, że pójdziemy we dwóch. Że dwóch jesteśmy, którzy jesteśmy gotowi iść. Patrzymy, pan, pierwszy pan. Żony nie ma, nie będzie musiał żony pytać. Może pójdzie. Potem inny, okazało się inny, taki chłop nas fał, w klubie grał w piłkę nożną. Jak szliśmy w pielgrzymce do Głotowa, to plecaczek niósł na takich sznurkach i w którymś momencie chłopiec miał dość. Zmęczony już był. Już się zmęczył. Zmęczył się już, coś tam, wodę musiał pić, czy zimno mu było, czy za gorące. W każdym razie przychodzi, trzeba iść do Gieczwałdu. I pytanie jest jak? I jak powstaje myśl, że mamy iść jako mężczyźni, no bo po katolicku, to jakiś jako mężczyźni, jak pierwszą ochotnicą na pielgrzymkę zgłasza się Magdalena z Gieczwałdu. I znajduje sobie towarzyszkę tu. Księże, my pójdziemy za wami, a jak z mszą? No to nie wyobrażam sobie sytuacji, że
idę z ilomaś mężczyznami, panie idą za nami i mówimy im, msza jest tu. No msza jest tu i później po mszy co im mówimy? Zostańcie sobie, idźcie se same. W każdym razie mieszają się w jakiś sposób projekty. Pan Taciak, czy nie, pan Lech Cupał kupił już wózek i z żoną pójdzie. Bo było pytanie, skąd iść? Czy iść z Poznania, czy iść z różnych miejsc? W każdym razie suma summarum przychodzi, że jest pierwsza pielgrzymka. I do tego macie wychodzić, a ja do ostatniej minuty nie wiem, czy pójdę. Bo dzieją się rzeczy z pracownikiem Huczko sprzed 2 lat. Które sprawiają, że nie wiem, czy mi wyrąbie w suficie dziurę, wejdzie na dół, zastawią taśmami drzwi, powiedzą wejście, wejścia nie ma i przyjadę z pielgrzymki, nie wejdę do domu i będą się ze mnie jak z głupa śmiać, żeśmy cię zrobili woźnicki, w konia. Szkody budowlane, niebezpieczeństwo zawalenia budynku, nie wejdziesz. I 3 godni wierni wyszli, w tym czasie ja z panem ministrantem jeden, drugi dzień chodziłem do Tulec, żeby być w drodze. W 3 dniu poszliśmy z panią Tabakową, z panem Eugeniuszem, z panią Elżbietą, która już do Tulec nie doszła. I następnego dnia dołączyliśmy i szliśmy do Gieczwałt. Odbyła się pierwsza pielgrzymka. Rok temu była obowiązek kontynuacji. Teraz jest 3. I widać, jak to wszystko w jakiś sposób dogasa. Więc na pewien sposób formuła tych pielgrzymek się wyczerpuje ze względu na brak zdrowego rozumu. Uczestników. Alfons Maria Liguori jest dla nas darem od Kościoła. Módl się. Bądź nam wzorem. Zdrowego rozumu. Bez którego w tej pielgrzymce do Gieczwałdu nie dojdziemy. Wszyscy. A następne właściwie nie mają jak być. Gdybyśmy szli w pielgrzymce tej, o której mówię, bracie przewodniku, siostro, to jak komuś pęcherz naciska, a wie, że nie dojdzie do następnego przystanku, który będzie za 5 czy ileś kilometrów, to oddala się w lewo albo w prawo, jak kukurydza jest, albo zboże, albo drzewo, albo krzoki. Tam pęcherz doprowadza do używalności i goni za pielgrzymką, swoją grupą. Jak idzie wrocławska pielgrzymka, jakaś tam ileś grup, to jak nie dogoni swojej grupy, to idzie z następną, która idzie, ale wie, że idzie w dobrym kierunku. Co ważne, grupa na niego nie czeka. A co w naszej sytuacji? Jakby jeden czy drugi pan, czy jedna czy druga pani, czcigodny wierny, czcigodna wierna, został po drodze. A my idziemy dalej. Oglądamy się, nie widzimy go i mówimy, a to sobie dojdzie. Czcigodny panie, co byłoby dalej? Kto dzisiaj z nas tu by był? Pan by był? Nie, szanowny panie. Bo w miejscu, gdzie się pan w lesie zagubił, idąc za potrzebą, my byśmy po prostu poszli. Albo nie pomyśleli. Gdzie jest drugi pan? Trzeba nam upraszać świętego Alfonsa Marię Liguoriego o zdrowy rozum. Może być, bo w tym świecie tak jest, że tyś jest wysoki, a ja niski. Bo ty dosięgniesz na wysoką półkę, a ja niski wejdę pod szafę i znajdę, że tam coś schowane jest. Miski dajmy na to, do umycia. Pod ołtarzem są. Ktoś mały tam wypaczy, że oto jest tam z nami. Że się dopełniamy.